Obejrzałam sobie wczoraj mój filmik sprzed ponad 2 miesięcy, w którym starałam się z czysto teoretycznego punktu widzenia przeanalizować, jak może kształtować się sytuacja na rynku pracy w Polsce w kontekście ogromnego napływu imigrantów. Podlinkuję go gdzieś tutaj Wam na górze. Swoją drogą wyglądam na nim na podłuczoną, ale ja wtedy naprawdę nie mogłam spać po nocach. Byłam tak bardzo przytłoczona ogromem ludzkiego cierpienia wynikającego z wojny po prostu. No cóż, od tego czasu minęło już kilka tygodni. Na wielkie nieszczęście ta wojna wciąż trwa. Dysponujemy też obecnie już pewnymi danymi liczbowymi, wstępnymi analizami i wypowiedziami ekspertów, więc możemy powiedzieć: sprawdzam. How it started, how it's going. No cóż, swoją drogą to chciałabym Wam też pokazać, że mamy piękny rzepak, a tam dalej są wspaniałe zasadzone ziemniaki, co oznacza, że będą fryteczki. No tak, moi drodzy, wracając się do myśli przewodniej, to oprócz tego, że pochylimy się nad sytuacją obecną na rynku pracy w Polsce, to chciałabym też, abyśmy przyjrzeli się temu, w jaki sposób imigranci wpływają na rynek mieszkań oraz na sytuację w tak zwanej służbie zdrowia, która no, nie jest żadną służbą, tylko nazwijmy rzeczy po imieniu, to jest ochrona zdrowia. No i też jak ich obecność w naszym kraju wpływa na szkolnictwo. Oprócz tego w tym materiale podzielę się z Wami bardzo wieloma luźnymi moimi przemyśleniami osobistymi na temat wojny i obecnej sytuacji. No cóż, to będzie, myślę, że całkiem chaotyczny materiał. Potraktujcie to trochę jak może esej mówiony. No cóż, zapraszam. Cześć wszystkim! Przyznam Wam, że gdyby nieco ponad 7 lat temu ktoś powiedział mi, że wrócę na stałe do Polski z Wielkiej Brytanii, że będę zarabiać na zamykaniu ludzi w wykreowanych światach, że najważniejsza osoba w moim życiu zginie w wypadku samochodowym, że na świecie wybuchnie pandemia, a za naszą wschodnią granicą będzie miała miejsce okrutna, krwawa, haniebna wojna, że do naszego kraju przybędą miliony uchodźców, co zmieni strukturę państwa w wielu obszarach, że będą miały miejsce inne kuriozalne wydarzenia w moim życiu, o których jeszcze nie mogę Wam niestety powiedzieć, ale z którymi się bardzo chętnie z Wami podzielę, no to powiedziałabym tej osobie, żeby przestała lewitować między równoległymi rzeczywistościami i zapytałabym ją, czy matka wie, że ćpa. Tak, moi drodzy, życie jest naprawdę przewrotne, fascynujące. Jestem niezmiernie ciekawa, co też przyniesie ono nam w ciągu kolejnych 7 lat. No cóż, myślę, że nie będzie nadużyciem, kiedy stwierdzę, iż ziszcza się takie słynne zdanie: obyś żył w ciekawych czasach. Doskonale pamiętam, że kiedy po upływie około 2 tygodni od inwazji Rosji na Ukrainę pojechałam do Gdańska, to przeżyłam tam istny szok. Uzmysłowiłam sobie wówczas nader dobitnie, że wizja Polski jako kraju jednonarodowego, monolitycznego, homogenicznego, nie mylić oczywiście z homoseksualnym, co to nie, wiadomo, odchodzi do lamusa. Oczywiście ja znałam liczby towarzyszące przekraczaniu granicy ukraińsko-polskiej. Sami też już kilka dni po eskalacji tego konfliktu przyjęliśmy pod swój dach osoby w kryzysie uchodźczym, jak to się ładnie mówi. Ale dopiero podróż do dużego miasta z tej mojej małej, hermetycznej wsi i zobaczenie ogromnej ilości matek z dziećmi, z jakimiś tam tobołkami, co było swoją drogą widokiem no bardzo wzruszającym. Usłyszenie nagminnie języka ukraińskiego, zobaczenie flag ukraińskich wiszących na budynkach obok polskich. Gdzieś tam też dostrzegłam hasło z życzeniem miłego dnia w przejściu w obu językach. No to wszystko razem wzięte sprawiło, że ja zrozumiałam, że w ciągu tych kilku dni nastąpiła zmiana dziejowa w Polsce i
Przypomniało mi to też wspaniałe tradycje Gdańska, słynącego z tego, że było miastem nader tolerancyjnym, gdzie w zgodzie kooperowały ze sobą różne narody, różne odłamy etniczne i różne kultury. Ogromnie podoba mi się stwierdzenie, że w kontekście bestialstwa, które spotkało naszych sąsiadów, Polska stała się humanitarnym supermocarstwem. I faktycznie dane wskazują, że w zaledwie 2 miesiące po eskalacji konfliktu Polska stała się drugim na świecie po Turcji krajem z największą ilością uchodźców. Szacuje się, że obecnie w granicach naszego państwa przybywa około 3 200 000 osób z Ukrainy. Przed wojną mieszkało tutaj około 1,5 miliona Ukraińców i szacuje się, że po eskalacji konfliktu na Ukrainę wróciło około 1 200 000 osób. Co zaś się tyczy pomocy, jaką niosą Polki i Polacy naszym przyjaciołom, to szafum bazato. Ja jestem daleka od wszelkiego kolektywizmu i od odczuwania czegoś takiego jak duma narodowa, natomiast muszę przyznać, że to, jaką robotę odwaliliśmy, to jest naprawdę wspaniałe. Przy czym nie zgodzę się, że egzamin z humanitaryzmu zdaliśmy celująco, a to z tego względu, że ten egzamin wciąż trwa. Oczywiście mamy na swoim koncie ogromne zasługi, ale prawdziwy sprawdzian nadchodzi wówczas, kiedy gasną te najsilniejsze emocje. Wracając jeszcze do pomocy charytatywnej, to mam dla Was bardzo interesujące badania przeprowadzone na zlecenie Santander Consumer Bank i przeprowadzone przez IBRIS, w świetle których w pomoc zaangażowała się większość z nas. Głównie są to kobiety, 73% wobec 59% mężczyzn, zwłaszcza ze średnich miast do 250 tysięcy mieszkańców, jak Toruń czy Kielce, 74%, zazwyczaj z wyższym wykształceniem, 80%, 66% z średnim, z podstawowym 56%. Co istotne, i to jest to, co mnie szczególnie chwyta za serce, na zaangażowanie nie wpływała zasobność portfela. Osoby z dochodem do 2000 zł netto deklarowały podobną chęć działania jak te zarabiające 7000 zł i więcej. Angażowaliśmy się w zbiórki żywności, ubrań, materiałów pierwszej pomocy. 7% z nas zaoferowało uchodźcom tymczasowy dach nad głową. I tylko co szósty Polak mówił, że nie pomaga i pomagać nie zamierza. No, pies tych respondentów drapał. Oczywiście pomaganie nie powinno być nigdy prawnym obowiązkiem, ale jak najbardziej jest ważnym postulatem moralnym. Powinniśmy po prostu pomagać czysto bezinteresownie, tylko dlatego, że nasz bliźni w sposób niezawiniony znalazł się w potrzebie. To po pierwsze. Po drugie zaś, gdybyśmy mieli być jednak interesowni, to moglibyśmy sobie uzmysłowić, że Ukraińcy nie giną tylko za własną wolność, ale także za to, abyśmy my nie musieli tego robić. No, tak czy inaczej, w kontekście niesienia pomocy dobrowolnej, charytatywnej, obecnie Polska jest hadem wśród narodów. Zanim przejdziemy do konkretów, chciałabym Wam bardzo podziękować za wszystkie komentarze, które zostawiliście pod moim ostatnim wideo. Jestem za nie niezmiernie wdzięczna. Pozwólcie, że teraz przytoczę jeden z nich i pokrótce się do niego ustosunkuję. Zrobimy tak, że najpierw przeczytam go w całości, następnie rozłożę na czynniki pierwsze, które omówię. Zanim zaczniemy, chciałabym tylko zaznaczyć, że w poprzednim moim wideo wyraziłam stwierdzenie, jakoby można domniemywać, iż obniżenie kosztów pracy będzie miało przełożenie na koszty produktu, czyli obniżenie ceny kosztu produktu. Obniżenie produktu. Obniżenie ceny produktu. Wiecie, o co chodzi. No, jedna pani w związku z tym pisze, co następuje. O właśnie, można domniemywać, co nie znaczy, że tak będzie. Słuszne wnioskowanie przez tautologię, no ale pani jakby stara się skonfrontować moją tezę z tym, że nie odnajduje ona swojego ziszczenia w rzeczywistości. Widzę sytuację choćby u siebie w mieście. Przykład. Kosmetyczki podnoszą ceny, bo wszystko idzie w górę, jeśli Ukrainki oferują to samo, w cudzysłowie, co babki, które mają studio, salon, kursy itd. A to wszystko trzeba opłacić. Ale za 1/10 czy nawet 0,5 ceny, to ja bym się bała iść.
A zaznaczam, że oferują nawet makijaż permanentny z dojazdem do domu, gdzie przecież potrzebne są warunki sterylne i efekty zostają kilka lat. Oferują nie płacąc podatków, bo ogłoszenia legalne robią to po domach. Czy psują tym rynek? Oczywiście. Czy wyprze to te najlepsze i często najdroższe? To się okaże. Czas taki nastał, że wszystko możliwe. Dobra, okej. Czyli pani widzi sytuację choćby u siebie w mieście, gdzie kosmetyczki podnoszą ceny, bo wszystko idzie w górę, jeśli Ukrainki oferują to samo, co babki, które mają studio i kursy. No, ja rozumiem, że kosmetyczki podnoszą ceny swoich usług ze względu na to, że koszty kosmetyków, dajmy na to, z których korzystają, są wyższe, ale zupełnie nie rozumiem, dlaczego miałyby podnosić ceny, skoro Ukrainki oferują rzekomo to samo w niższych cenach. To jest takie ciekawe zjawisko, w zasadzie odwrotne w stosunku do tego, co moglibyśmy przypuszczać, no ale okej. Ale za 1/10 czy nawet 50 ceny to ja bym się bała iść. No ja powiem, że ja za 200-400 bym się nie bała iść. A zaznaczam, że oferują nawet makijaż permanentny z dojazdem do domu, gdzie przecież potrzebne są warunki sterylne i efekty zostają kilka lat. Droga pani, jeżeli pani nie chce korzystać z tego typu usług świadczonych w taki, a nie inny sposób, to uprzejmie proszę tego nie robić. Ale dlaczego miałaby pani zabraniać takiej możliwości innym osobom? No ludzie, czy my naprawdę potrzebujemy regulacji w każdym aspekcie życia i ingerencji kapitana państwo w, no nie wiem, w to, u kogo robimy sobie makijaż? No bez przesady. Znane są przypadki, że ktoś tam poszedł do salonu, żeby sobie powiększyć pośladki i to nie są informacje z jakichś portali krzak. Wszystko wam podlinkuję w opisie. No i ktoś tam powiększył tej pani pośladki, wstrzykując jej silikon remontowy. Rozumiecie? Nie medyczny, a taki budowlany. No i to miało miejsce w salonie. Z kolei inna pani wstrzykiwała sobie różne rzeczy w twarz, a ostatecznie doszła już do etapu, gdzie wstrzykiwała sobie olej roślinny, taki do smażenia. Oczywiście, patologie będą miały miejsce zawsze i wszędzie. Nie uchronimy się przed nimi, dlatego też w takim ogólnym rozrachunku zbyt częsta i nadgorliwa ingerencja w państwa przynosi jednak więcej szkody niż pożytku. Nie powinniśmy układać całego systemu względem marginalnych przypadków. Czy my naprawdę chcielibyśmy żyć w świecie takim, który ma miejsce teraz, gdzie kiedy dostaje się pizzę, to jest na dowóz, to jest na pudełku zawarta informacja, że trzeba pizzę wyciągnąć z kartonu, żeby jej nie pożyć razem z tą tekturową obwolutą. No, ludzie, błagam was. Czy Ukrainki psują tym rynek? Oczywiście. No, ale nie podaje pani żadnego powodu, dla którego tak miałoby być. A oferują swoje usługi nie płacąc podatków, bo to ogłoszenia lokalne robią to po domach. Wady? Nie, ja nie widzę. Czy to wyprze najlepsze i często najdroższe? To się okaże. Taki czas nastał, że wszystko możliwe. No, tutaj akurat się zgodzę. No, taki czas nastał, że wszystko możliwe. Ale socjalizm nadal nie jest możliwy, jeżeli chodzi o jego kalkulację ekonomiczną. No dobra, kochani, dopijamy kawę i lecimy z tematem. Mam nadzieję, że nie słyszeliście tego przełykania. Kiedy ja słyszę, że ktoś robi coś takiego na vlogu, to mam ochotę albo rozbić telefon o ścianę, albo wyrzucić laptopa przez okno, bo cierpię na mizofonię. No ale nieważne, pyszna cappuccina, jebać Putina, lecimy z tematem, niech zamilkną emocje, a przemówią liczby. Według oficjalnych danych pierwszego tygodnia maja w bazie PESEL zarejestrowano dotąd 400 tysięcy osób z Ukrainy w wieku produkcyjnym. I teraz uwaga. Ponad 100 tysięcy z nich, czyli co czwarta osoba przyjeżdżająca do Polski, legalnie pracuje już w naszym kraju. Wow, to jest tak niesamowity wynik. To jest w ogóle precedens na skalę światową, absolutny, żeby 1/4 uchodźców w tak krótkim czasie znalazła pracę. Naprawdę niesamowite.
No i teraz zastanówmy się nad tym, jak w ogóle wygląda prognoza na rynku pracy w Polsce w perspektywie kolejnych lat. Jeszcze wracając do tych oficjalnych danych, no to dla widzów mojego kanału jest chyba oczywistym, że one nie znajdują swojego przełożenia na realną sytuację. W gruncie rzeczy osób, które podjęło już pracę, jest znacznie więcej. No wiadomo, jak to wygląda. Tutaj komuś się wyświadczy usługi gastronomiczne, tam kosmetyczne, tam się posprząta. Wiadomo, są to umowy ustne, duża elastyczność, zmienność ma miejsce w tym momencie, więc jak najbardziej chylę czoła przed Ukrainkami, które no, znajdują tak szybko zatrudnienie i są do tego stopnia ambitne, samodzielne, pracowite i uzdolnione. No i teraz z prognoz ekspertów PwC wynika, że do 2025 roku na polskim rynku pracy ze względu na sytuację demograficzną może brakować nawet 1,5 miliona osób. Więc jak najbardziej rynek jest w stanie wchłonąć osoby, które mogłyby tutaj do nas przyjechać na stałe. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego niedostępność pracowników jako bariery działalności wskazywało na początku marca 2022 roku aż 34% firm w Polsce. No i dobra, to teraz zastanówmy się, jakiego typu pracowników w jakich sektorach brakuje najbardziej. Według prognozy Barometr Zawodów 2022 wykonanej na zlecenie resortu pracy najtrudniej znaleźć pracowników w branży budowlanej, opiekuńczo-medycznej, produkcyjnej, TSL to jest transport, spedycja i logistyka, edukacyjnej, spożywczo-gastronomicznej i finansowej. W większości jednak widać popyt na mężczyzn, co no, faktycznie nie do końca koreluje ze strukturą uchodźców, w której przeważają jednak kobiety z dziećmi, ale to wcale nie oznacza, że nie istnieje popyt na usługi kobiet, a to z tego tytułu, że chociażby w samym handlu brakuje 200 tysięcy pracowników. Mamy też niesamowite szczęście, że akurat rozpoczyna się sezon letni i będzie bardzo duże zapotrzebowanie na pracownice w rolnictwie, ogrodnictwie czy turystyce, więc tutaj jak najbardziej na plus. No i napływ ukraińskich pracowników odnotowało już 24% firm handlu detalicznego, a to dopiero początek. Tak, no i tutaj oczywiście właśnie usługi są bardzo w cenie, sprzedawcy, kasjerki, osoby obsługujące magazyny w zakresie wykonywania lżejszych prac i tak dalej. No i teraz bardzo ważna informacja, którą chciałabym szczególnie podkreślić, jest taka. Eksperci zespołu foresightingu gospodarczego w Polskim Instytucie Ekonomicznym nie prognozują przy tym dumpingu stawek na rynku pracy w branżach zasilanych przez ukraińską kadrę. No właśnie, więc chyba nie musicie się za bardzo martwić o to, że Ukraińcy spowodują to, że wasze pensje będą niższe. Mówimy tutaj oczywiście statystycznie. Warto mieć też na uwadze, co jest dosyć oczywiste, ale chyba należy to zaakcentować, aby wybrzmiało dostatecznie dobitnie. Oczywiście nie wszystkie Ukrainki są w stanie od razu podjąć pracę, chociażby ze względu na ogromne traumy wojenne, z którymi się zmagają, co w pełni zrozumiałe i no, musi upłynąć czas, który pozwoli im na dojście do takiej równowagi, w której możliwe będzie podjęcie pracy zawodowej. Kolejnym problemem jest nieznajomość języka, ale wydaje mi się, że tym, co szczególnie może blokować możliwość realizacji zawodowej państw Ukrainy jest fakt, że często są to mamy z dziećmi, małymi dziećmi, a wszyscy wiemy, że w sytuacji zapotrzebowania na żłobek czy przedszkole mamy ogromne problemy ze znalezieniem miejsca, więc tak naprawdę to wydaje mi się główną barierą i warto, żebyśmy my wszyscy, a szczególnie polski rząd, dokonał wszelkich starań, aby możliwa była jak najszybsza aktywizacja zawodowa rodzin z Ukrainy.
Możecie mnie nazwać kapitan oczywistość, no ale muszę to powiedzieć. Uwaga! Do Polski przybywają także wysoko wykwalifikowane osoby. Obok specjalistek IT są to chociażby lekarki, pielęgniarki czy nauczycielki. I teraz, jeżeli w Polsce wykonywanie danego zawodu łączy się z uzyskaniem ku temu pozwoleń, to w moim przekonaniu, o tyle o ile dana osoba jest w stanie wykazać, a to chyba nie jest jakiś rocket science, że parała się podobnym zawodem w Ukrainie, powinna mieć też możliwość robienia tego w Polsce. Nawet jeżeli z przyczyn formalnych taka lekarka, dajmy na to, nie znająca języka polskiego, nie mogłaby leczyć Polaków, no bo nie mamy tutaj pewnej płaszczyzny porozumienia językowego, to powinna mieć chociaż możliwość leczenia swoich rodaków. Chociaż powiem wam, że ja na przykład nie miałabym żadnego problemu z tym, aby skorzystać z usług pani dentystki z Ukrainy. Wystarczyłoby, że ona posługiwałaby się językiem angielskim, a wydaje mi się, że w tej grupie zawodowej jest to raczej umiejętność dosyć powszechna. Co ciekawe, rząd doszedł do podobnych związków i na szczęście umożliwił tymczasowo medykom spoza Unii Europejskiej wykonywać swój zawód w Polsce. Szkoda, że nastąpiło to tak późno, bo znany jest przypadek na przykład pani z Czeczenii, uchodźczyni, która jest dyplomowaną pielęgniarką i mówi biegle po polsku, natomiast od lat nie może doczekać się nostryfikacji swoich uprawnień, w związku z czym pracuje poniżej swoich kompetencji. No a jak wiemy, istnieją w polskim systemie opieki zdrowotnej ogromne niedobory kadrowe i w ogóle lista patologii w polskim systemie opieki zdrowotnej jest chyba dłuższa od samego nosa Morawieckiego, więc no dziwię się. Zupełnie analogicznie sytuacja wygląda w szkolnictwie. Ja w ogóle uważam, że co do zasady powinniśmy znosić wszelkie ograniczenia biurokratyczne uniemożliwiające naszym gościom w pełni wykorzystywania ich kompetencji, talentów i ogromnego potencjału. Jeżeli chodzi o sytuację na rynku mieszkaniowym w Polsce, to niestety jest ona niemal katastrofalna. Jeszcze przed wybuchem wojny mówiono, że na rynku brakuje około 1,5 miliona mieszkań, a dzisiaj wprost już zakłada się, że są to jakieś 2-3 miliony. Tylko w ciągu pierwszego miesiąca od rozpoczęcia inwazji z rynku zniknęła ponad połowa ofert wynajmu, a te, które zostały, miały już czynsze zawyżone o 20-40%. Ja sama pamiętam, że kiedy na początku marca pomagałam pewnej rodzinie ukraińskiej wynająć mieszkanie, to kiedy dzwoniłam jednego dnia po to, żeby się umówić na oglądanie, cena wynosiła 1200 zł, a na drugi dzień, kiedy już przyjechaliśmy zobaczyć to lokum, to opiewała ona na kwotę 1700 zł. Żyćko. No cóż, oczywiście wprowadzanie cen maksymalnych wynajmu czy jakieś tam idee kagańców czynszowych to są bzdurne pomysły, lekarstwa jeszcze gorsze od choroby. Świetnym przykładem jest tutaj chociażby Berlin, gdzie takie rozwiązanie zaimplikowano. No i co? Spadła oczywiście liczba budów i jeszcze bardziej rozjechała się relacja popytu z podażą. No tak to jest z cenami maksymalnymi, że one po prostu prowadzą do niedoborów. Już jeżeli chodzi o ten temat, to z niejednego pieca chleb jedliśmy. Mogę tylko zaznaczyć, że na moim kanale jest filmik dotyczący sytuacji na rynku mieszkań, więc nie będę się za bardzo powtarzać, no ale nic nie uległo zmianie. Nadal zniesienie jakichś tam bzdurnych regulacji prawnych, które uniemożliwiają eksmisję, co jest bardzo niesprawiedliwe, no to byłby krok w dobrym kierunku. Liberalizacja prawa, obniżanie podatków, no nihil novi. Obecnie wielką niewiadomą stanowi to, ile ostatecznie osób z Ukrainy postanowi na stałe zamieszkać w naszym państwie. Zdaniem polskiego rządu będzie to około 1 600 000 osób, natomiast na jakiej podstawie rząd sobie to wyliczył, nie wiem. Z kolei sami zainteresowani, kiedy byli o to pytani na początku kwietnia, to w sondażu dla Centrum imienia Razumkowa odpowiadali, że 79% uchodźców zamierza po zakończeniu wojny powrócić do domu, 10% nie planowało takiego powrotu, a 10% wówczas się wahało. Oczywiście to zależy od wielu czynników. Sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Nie wiadomo kiedy i czy w ogóle
część z nich będzie miała do czego wracać, co jest no, po prostu straszne. W każdym razie według różnych scenariuszy liczba uchodźców ostatecznie w naszym kraju będzie stanowiła od 5-6% populacji do nawet 20%. No i w tym kontekście chciałabym Wam powiedzieć, że kiedy Niemcy przyjmowali do siebie uchodźców, to stanowili oni niecały 1% społeczeństwa i wówczas stwierdzono, że to absolutnie wykracza poza możliwości tego państwa. Państwa, dodajmy, dużo bogatszego i chyba też dużo bardziej sprawnego niż Polska. Tak na marginesie jeszcze w ramach ciekawostki Wam powiem, że w Niemczech przebywa obecnie około ponad 700 tysięcy uchodźców z Ukrainy. No i co jest w ogóle w tym kontekście moim zdaniem przezabawne i niesamowicie przewrotne, to to, że tak naprawdę nie mamy obecnie żadnego mechanizmu relokacji uchodźców w ramach Unii Europejskiej, bo przypomnę, że od 2015 roku PiS torpedował wszelkie inicjatywy z tym związane i uparcie odmawiał przyjęcia chociaż jednego uchodźcy. No i bardzo proszę, tak zwana karma zadziałała. Integracja to rzecz jasna proces dwustronny. Natomiast to, co mnie obrzydza w całej tej sytuacji, to próby polaryzacji społeczeństwa po to, aby zdobywać kapitał polityczny. Niechlubny prym w tym zakresie wiedzie niestety Konfederacja, która w moim przekonaniu skompromitowała się zarówno merytorycznie, jak i moralnie. Niektórzy ludzie uważają polityków tej formacji za pajaców i z jednej strony trudno nie zgodzić się z tą oceną, ale z drugiej ja myślę, że oni wcale nie są głupi. Oni są po prostu skrajnie cyniczni i żerują na takich najniższych, najpodlejszych instynktach ludzkich. Aby zobrazować Wam tę sytuację, pozwólcie, że przeczytam parabolę. Jeśli zbierzesz 100 czarnych mrówek i 100 czerwonych mrówek i włożysz je do szklanego słoika, nic się nie stanie. Ale jeśli weźmiesz słoik, gwałtownie nim potrząśniesz i zostawisz na stole, mrówki zaczną się zabijać. Czerwony uważa, że czarny jest wrogiem, podczas gdy czarny uważa, że to czerwony jest wrogiem. Prawda jest zaś taka, że prawdziwym wrogiem jest osoba, która potrząsnęła słoikiem. Tak samo jest w społeczeństwie. Zanim zaczniemy więc walczyć ze sobą, musimy zadać sobie pytanie. Kto potrząsnął słoikiem? Pamiętacie ten moment 24 lutego, kiedy dowiedzieliście się, że w Ukrainie wybuchła wojna? No, u mnie to było tak, że obudziłam się rano, włączyłam mój telefon i zerwałam się na równe nogi. Być może to nie jest tak, że byłam, wiecie, totalnie zszokowana i że zupełnie się tego nie spodziewałam. No, wręcz przeciwnie, na przestrzeni kilku tygodni poprzedzających eskalację tego konfliktu, ogrom ludzi, i to ludzi bardzo wpływowych, zamożnych i świetnie poinformowanych, opuszczał jednak ten kraj. No i na tej podstawie można było domniemywać, że okrutny scenariusz zostanie zrealizowany. No ale wiecie, jak to jest. Człowiek głupi, naiwny, do samego końca żywił nadzieję, że jednak tak się nie stanie. Jeszcze gwoli ścisłości. Oczywiście ja wiem, że wojna nie wybuchła w tym roku w Ukrainie, że ona trwa nieprzerwalnie od 2014 roku. No ale po prostu tutaj upraszczamy pewne pojęcia. W każdym razie, kiedy zerwałam się na te równe nogi, to dla mnie osobiście miało też pewien metaforyczny wydźwięk, a to z tego tytułu, że piękny sen mojego pokolenia o Europie bez wojny został w sposób bardzo brutalny przerwany. Myślę, że nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że także dla nas Polaków wojna w Ukrainie jest niezwykle dotkliwym doświadczeniem. Ja osobiście dokonałam kilku przewartościowań w moim życiu i tak dla przykładu doskonale pamiętam, kiedy 23 lutego rozmawiałam z moimi przyjaciółmi z Australii na wideo i mówiłam im, żeby szykowali mi miejscówkę u siebie, bo w razie konfliktu ja nie zamierzam być mięsem armatnim w rozgrywkach polityków. Dzisiaj z kolei jestem już przekonana, że w sytuacji wojny obronnej zostałabym tutaj, na swojej ziemi i do ostatniej kropli krwi walczyła. Widzicie, jak to może człowiekowi się wszystko pozmieniać? Wracając zaś do integracji uchodźców z Ukrainy z nami, Polakami, to
Warto mieć na uwadze, że niewątpliwie w pierwszym etapie poniesiemy ogromne koszty wojny oraz kryzysu uchodźczego, ale warto, żebyśmy mieli w swojej świadomości to, iż w dalszej perspektywie imigranci będą mogli przyczynić się do wzrostu gospodarczego naszego kraju, do poprawienia sytuacji budżetowej, do spadku inflacji, a także do bycia swojego rodzaju remedium na kryzys demograficzny, o czym też porozmawiamy w kolejnym odcinku, na który już teraz Was zapraszam. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jestem niesamowicie szczęśliwa, że dotrwaliście do tego momentu, do samego końca. Jeżeli Wam się podobało, to wiecie co robić. Jeżeli się nie podobało, to też wiecie co robić. A ja ze swojej strony życzę Wam wszelkich pomyślności i do usłyszenia już wkrótce. Pa!